Orędzie 485. Rubio wicenza 31 grudnia 1992 roku wspomnienie świętego Sylwestra I papieża. Koniec czasów. Pozwólcie mi się ulegle pouczać, moi umiłowani synowie, w czasie tej ostatniej nocy roku. Skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej niebieskiej mamy, prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji. Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu. Znaki te, jasno ukazane w Ewangeliach, listach św. Piotra i Pawła, realizują się w obecnych latach. Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, Którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł, wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić Ja jestem Mesjaszem i wielu w błąd wprowadzą, powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród Was zgubne Herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę, a wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami, dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą. Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość do powszechnego wystygnięcia, Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym, to musi się stać. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści, ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze, Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata. Pomyślcie najmilsi synowie o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich papieży, przede wszystkim mojego papieża, Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom Ziemi. Wtedy wydadzą Was na udrękę i będą Was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Czwarty znak to straszne świętokradztwo, dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do świętej świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga. Objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem. I tym, co odbiera cześć. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości. Ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte. Kto czyta, niech rozumie. Najmilsi synowie aby zrozumieć na czym polega Ochyda Spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela. Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami, aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, Lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa, i doczeka 1335 dni. Msza święta jest codzienną ofiarą. Ofiarą czystą, składaną Panu na wszystkich ołtarzach, od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na kalwarii. Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą, to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie swojej ostatniej wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianiem Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Piąty znak. Stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Cud słońca dokonany w Fatimie w czasie mojego ostatniego objawienia się wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące Was na powrót Jezusa w chwale. Wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Umiłowani synowie i dzieci poświęcone mojemu niepokalanemu sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki, rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom? Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila, Pełnego ukazania się antychrysta. Proszę was zatem, byście pozostali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości. Pozwólcie mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu mego niepokalanego serca. Przygotowałam je Wam właśnie na te ostatnie czasy. Odczytujcie ze mną znaki Waszych czasów, Żyjcie w pokoju serca i w ufności. Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach.